Cześć Marcinku, co dzisiaj masz? Słuchaj, mam tutaj takie fajne Audi. No. Wersja amerykańska, to też jest, to trzeba podkreślić, że na starcie 4.2 FSI, które za dużo pali paliwka. No. Także założyliśmy do niego instalację gazową u ciebie. Jest to instalacja gazowa KMN Evo Skydiver na dwóch sterownikach, jako że jest to silnik bałocznik, proszę ciebie. No i pan ten samochodzik tak palił 16 litrów paliwa. Tutaj, około, nie? Coś takiego. No gazu będzie palił około 17 litrów, tak? Także oszczędność na 100 tysięcy kilometrów to jest 51 tysięcy 200 zł. Około. Tak? Także może nie obijając bawełnę, pokażmy co tutaj jest założone pod maską, bo niestety sterownik nie jest już schowane. Pokażmy to. Także tak, tu mamy filtr fazy ciekłej, proszę ciebie, filtr fazy lotnej, czujnik ciśnienia gazu. Mamy jeden rząd wtryskiwaczy, drugi rząd wtryskiwaczy. No i tutaj mamy wtyczki do sterowników, które są tam schowane, także to ich nie będziemy pokazywać. Także może nie pociągając dalej, pokażemy co się dzieje w środku. Zapraszam. A więc, tutaj w środku nie za wiele się dzieje, no nic tutaj nie widać, wszystko jest pochowane. Tutaj jest tylko przełączniczek, który pan zażyczył sobie w takim dość ciekawym miejscu, czyli mamy go tu w popielniczce sobie. Pięknie go umieszczyłeś. Czyli widzisz, sprawa wygląda następująco, jak sobie założymy, to klikamy i go nie widać, czyli na parkingach podziemnych nie ma z tym większego problemu. Także może przejdziemy, pokażemy. A powiedziałbyś, po jakim czasie się zwróci taka instalacja? Instalacja, proszę ciebie, zwróci się po około 18 tysiącach kilometrów. To co, lecimy do wlewu, tak? Lecimy, pokażemy wlew i zbiorniczek. A więc zaczynajmy od wlewu. Tu mamy, proszę ciebie, wlewik, który jest w miejscu, proszę ciebie, wlewu. Oczywiście dokręcana końcówka i sobie tankujemy, tak? Kręćmy ją sobie, żeby nie było. No dobra, no pokaż widzę, no. Trzeba wszystko pokazać. Podpinamy pistolet, gaz się leje. Otwórzmy sobie może też od razu, jak już jesteśmy przy tyle samochodu, do zbiorniczka. Do zbiorniczka, zdecydowanie, bo ja się zastanawiałem, jaki tam zbiornik zamontowałeś, na ile to sięgnie. Zbiornik jest dosyć potężny, bo jest to 75 litrów. O kurde. No widzisz, zajmuje on dosyć tutaj dużo miejsca, tak? Także no, tak to z grubsza, proszę ciebie, wygląda. No i jaki będzie zasięg? Zasięg? Tak. Ciężko powiedzieć sobie. No musisz coś powiedzieć widzom. No, za 300... około 350, no myślę, że około 370 km. No zależy, jaką to ma nogę, słuchaj, no bo to wszystko od nogi zależy. Ale wydaje mi się, że tak z 300-350 to powinien przejechać. No dobra, to co? Jakieś podsumowanie dla widzów? Zapraszamy takie Audi do nas. Zapraszamy ciekawymi samochodami do Energy. Specjalizujemy się, gaz, prawda? Tak, specjalizujemy się w pośrednich tyskach, także zapraszamy do Energy na montaż twojego auta.